8 marca w Sanockim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Kobiety Kreatywne, podczas którego została zaprezentowana twórczość 24 pań. Historia tej wystawy jest nie tyle prosta, co ciekawa. Miała być to indywidualna wystawa jednej z pań, ale złożyło się tak, że główna bohaterka powiedziała: słuchaj, no nie, ja miałam niedawno wystawę indywidualną, ja mam kilka osób, które znam, z którymi podróżuję, baluję, czy mogłybyśmy zrobić wystawę zbiorową? Czy mogłybyśmy to zrobić 8 marca, na Dzień Kobiet? No i w ten sposób z wystawy indywidualnej powstała wystawa 24 autorek. Bohaterką historii Anny Pilszak była oczywiście Aleksandra Tabisz, która uważa, że malarstwo łączy. Nawiązują się bardzo szybko przyjaźni, dużo znajomych się ma. Ja poznałam bardzo dużo bardzo miłych ludzi, bardzo dużo Słowaków, Ukraińców, Węgrów malują z nami ludzie. No powiedzmy z całego świata. W wernisażu uczestniczyło 24 artystki, z których aż 9 do Grodu Grzegorza przybyło ze Słowacji. Wszystkie panie są zgodne, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Myśmy to robili aj u nas w Bardejove, aj w Košiciach, była damska jazda, gdzie som pozvala ja moje priateľky maliarky. Vymieniame si navzájom naše skúsenosti, naše nowe poznatki, a tak, że jest to potrzebne, a jest to aj przyjacielstwo nasze. Z konieczności organizowania takich spotkań zdaje sobie sprawę dyrektor Sanockiego Domu Kultury Waldemar Szybiak, który znakomicie czuł się w obecności 24 artystek. Zawsze dobrze się czułem w towarzystwie kobiet, więc to dla mnie jest bardzo miłe, że w dniu tak uroczystym, kiedy mężczyźni w sposób niezgrabny starają się wyrazić swoją wdzięczność i powagę dla kobiet i szacunek i miłość, no że możemy 24 kobiety gościć na wernisażu w Sanockim Domu Kultury. Nasuwa się pytanie, czy kobiety, czy mężczyźni, która płeć jest lepsza, oczywiście w malarstwie. Nie ma czegoś takiego jak lepsze kobiety i lepsi mężczyźni w malarstwie. Są po prostu dobrzy malarze, gorsi malarze, ale nawet ci, co gorzej malują. Jeżeli wyrzucają swoje emocje w ten sposób, jeżeli próbują pokazać swój wewnętrzny świat, to są prace wartościowe. Z pewnością wystawa Kobiety Kreatywne pobudziła do działania mężczyzn, którzy na pewno chcieliby się spotkać w 24-osobowej grupie w Sanockim Domu Kultury. Jednak dyrektor Szybiak uspokaja męski entuzjazm. Musimy najpierw ustalić dzień mężczyzny, który gdzieś tam się błąka po kalendarzu. Niestety on jest gdzieś jeszcze niewyśledzony. Być może tak by się stało, a może lepszym pomysłem, bo panie są jednak bardziej dynamiczne, będzie to, że w przyszłym roku, na 8 marca, panie zaproszą swoich towarzyszy, mężów, czy inne osoby męskie do towarzystwa i też będzie nie 24, a 48 osób do pokazania. Wernisaż wystawy Kobiety Kreatywne był miłym akcentem Dnia Kobiet i mamy nadzieję, że w przyszłym roku w wystawie z okazji Święta Wszystkich Pań zobaczymy pracę nie 48, lecz przynajmniej 96 pań.